z początkiem stycznia tego roku i zachciało nam się pójść na spacer nad morze, bo taka piękna pogoda, dlatego jedziemy tutaj nad morze. Tylko że jak się okazało, tutaj nad morzem bardzo dużo, bardzo wieje i są duże fale, także nie wiem co będzie, zobaczymy. Jest trochę chłodno, nie ma właściwie mrozu, nie ma śniegu, bo tutaj raczej tych rzeczy tutaj nie ma, ale mówię, wybierzemy się nad morzem, zobaczymy, piękna pogoda, a tu się okazuje, że tu dość bardzo wieje, dlatego tutaj widzicie, nawet nie ma nikogo z ludzi tutaj spacerujących, ale widzę właśnie tutaj nad morzem już chodzą. Właśnie wyszedłem z samochodu i patrzę, co się tutaj dzieje. Jak widzę, dużo ludzi spaceruje po molu, a tutaj ktoś tutaj jeździ, pływa sobie na desce, czyli na surfingu, że tym razem tylko, że nie samoczynnie, tylko tutaj i ma takie, jak nie wiem, jak to się po polsku nazywa, że go tutaj ciągnie taki balon, nie wiem, w tej chwili mi wyszło to z głowy, jak to jak wygląda, ale w każdym razie on się togo popycha tutaj i on po prostu kieruje, gdzie może, gdzie chce płynąć. Dziwię się tylko jedno, że jest naprawdę bardzo zimno, nie ma temperatury minusowej, nie ma mrozu, ale jest bardzo zimno i on tutaj na tej desce pływa. To dziwne. I tutaj zobaczcie, jak było ustrojone na Christmas, czyli na Boże Narodzenie. Ja tutaj nagrywałem, nie wiedziałem, że tutaj te światła się świecą, ale te światła widzę. Widzę tutaj na kamerze teraz, jak nagrywam, że te światła się świecą cały dzień, przez cały okres świąteczny, także nikt tego nie wyłącza, to się świeci cały dzień. Wieczorem to robiłem kiedyś, bo wysyłałem zdjęcia na Facebook, bardzo ciekawie i elegancko to wygląda. Ale są duże fale, także ja tu długo już nie będę. Zbieram się z nad morza i jadę dalej. Jeszcze ostatnie moje spojrzenie na morze i zabieram się i jadę dalej nagrywać nad to. Właściwie jadę do Włocha, do mojego znajomego. Starszy pan na kawę. Jedziemy na kawę. Zapomniałem dodać, że on to nie jadę do niego do domu. To on ma tutaj kawiarnię, wielką kawiarnię na drugiej plaży, dlatego tam do niego jedziemy, bo dawno już nie byliśmy, przynajmniej w tym roku nie byliśmy.
jak tutaj na tym filmie widać, po prostu tutaj mało kto teraz zimą zagląda, bo jest zimno i nie ma chętnych tutaj przyjechać nad morze. White Rock, gdzie tutaj byliśmy nad morzem, cały czas jest po lewej stronie, tutaj jest morze, a wyjeżdżam, już jadę na kawę do naszego znajomego Włocha. Także tutaj jest piękne miejsce do mieszkania, cudowne, ale ceny są jeszcze bardziej cudowniejsze niż to wygląda, bo naprawdę tutaj poniżej kilku milionów domu tutaj się nie kupi, a przynajmniej tutaj w tym miejscu, gdzie tutaj w tej chwili jadę, jadę akurat w najdroższą dzielnicę tutaj White Rock. To właściwie to już należy, w tej chwili już jestem prawie, to już będzie Sury. Tak jak po prawej stronie widzicie drzewa, palmy tutaj u nas rosną. O, tutaj po prawej stronie już wcześniej były też. Także tu jest jedna z najdroższych dzielnic. Nobody knows what happened that day, but everybody says it was insane. It was insane. It was insane. Czy do Kanady jest się trudno dostać? To jest różnie, zależy co się komuś uda czy nie uda. W tej chwili jest, przyjechała do znajomego młoda dziewczyna, 25 lat. Była tutaj już trzeci raz w tym roku. I po ostatnim, po drugim pobycie napisała o wizę pracowniczą do Kanady i miała takie szczęście, że po 4 dniach przysłali jej zawiadomienie, że tą wizę pracowniczą dostała. Także przyjechała już tu po raz trzeci. Jutro idzie już do swojej pracy, bo dobrze, że ma znajomych, ma tutaj rodzinę. Jej pomogli przy tym znaleźć pracę. Nie było z tym żadnego kłopotu. Tym bardziej, że jeszcze znalazła chłopaka tutaj, który jest tu dość długo. Nie jest żaden Polak, ale z jednej strony świata. Ale mimo wszystko, w każdym razie, chłopakowi się ona podoba, jej się chłopak podoba. Także być może ta wiza w ogóle potrzebna, żeby tutaj zostać na stałe, bo przyjechała tylko po to do Kanady, żeby tutaj zostać na stałe, bo była tu już dwukrotnie i jest bardzo zadowolona, jakie tu jest życie. Po prostu powiedziała, że drugim razem odjeżdżała z płaczem. Płakała po prostu, tak jej się tu podobało. Wiadomo, że to już nie jest ten kraj, co był kiedyś, wiele lat temu, ale niestety ze wszystkich krajów jednak tutaj jest najlepiej, bo Kanada to jest rzeczywiście, nadal jeszcze jest Kanada. Tutaj wszyscy się czujemy jak u siebie w domu, czego w żadnym państwie europejskim nie znajdziecie. Thank you.
różnych rzeczy ciekawych i niebezpiecznych rzeczy się w tej chwili w Polsce dzieje. Za moich czasów było podobnie. Ja wjechałem z Polski jeszcze w czasie stanu wojennego. Nie było wtedy bardzo łatwo wyjechać, bo okropnie było trudno, ale możliwości zawsze są. Jeżeli się szuka, to się dziura w płocie znajdzie, tak wam powiem. I dlatego jestem teraz tutaj, dlatego teraz się mogę śmiać, mogę swobodnie patrzeć na to, co się dzieje w Polsce, dlatego, że tyle lat temu, już ponad 40 będzie lat temu, jak Polskę zostawiłem i zrobiłem to samo, będąc w tej chwili w Polsce. Zastanówcie się.